Małgorzata Stacharska, kierownik sekretariatu lubelskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę. Piesza pielgrzymka 32 wyrusza 4 sierpnia i wędrujemy na tych rekolekcjach do 14 sierpnia. Grupa chełmska wyrusza 1 sierpnia. Od 21 lipca trwają zapisy w sekretariacie tutaj pod archikatedrą w godzinach od 10 do godziny 17. Koszt pielgrzymowania to 75 zł. Zachęcamy również wszystkich do zakupu koszulek pielgrzymkowych w kwocie 10 zł. Jaka w tym momencie jest frekwencja zapisów na pielgrzymkę? W tym momencie to jeszcze trudno odpowiedzieć. Zainteresowanie jest dosyć duże, zarówno uczestnictwem w pielgrzymce, jak i funduszem Idę z Tobą. Wiele osób pragnie ofiarować kwotę na rzecz osób materialnie ubogich, którzy nie mogą opłacić sobie tych rekolekcji, tego wędrowania. A w liczbach jak to wygląda? Czy Pani nie jest w stanie liczby? O liczbach będziemy mogli mówić w sobotę, kiedy to będzie spotkanie z księżmi, z innymi służbami, kiedy będą bardziej wpływać listy parafialne, bo jeszcze brakuje bardzo wielu list z parafii. A jeżeli o przedział wiekowy, to kto bardziej głównie się zapisuje? Osoby młodsze, starsze? Patrząc na PESEL-e możemy powiedzieć, że dominuje młodzież, chociaż osoby dojrzałe też są. Zapisała się pani w wieku kilkudziesięciu lat, 81.